Dzień dobry, witam w rozmowie Echo24. Dzisiaj moim Państwa gościem Jacek Wiśniewski, prezes zarządu Art Open. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Na co dzień Państwo zajmują się czymś zupełnie innym, ale jednocześnie szukają Państwo takich ekologicznych rozwiązań. Chyba w różnym wymiarze. Jednym z tych wymiarów jest akcja sprzątania, otwarcie na środowisko. Proszę opowiedzieć o tym pomyśle, przede wszystkim skąd on się wziął. Tak, jesteśmy agencją reklamową wrocławską od 12 lat na rynku. W 2019 roku mieliśmy pomysł taki, żeby zrobić coś oddolnie w kontekście ekologii. Bardzo dla nas ważne jest dbanie o lokalną przestrzeń, o tą przestrzeń, w której mieszkamy na co dzień. W związku z czym koło naszej firmy są tereny, które są bardzo mocno, niestety, zabrudzone. Jest mnóstwo śmieci. Postanowiliśmy w 2019 roku zrobić inicjatywę, która weszła w życie w 2020. To była nasza pierwsza edycja akcji sprzątania Wrocławia i zaprosiliśmy do tej akcji kilku naszych klientów i wspólnie posprzątaliśmy kawał terenu Wałów Kozanowskich. To było kilkanaście osób, ale echo tej akcji było na tyle pozytywne, że rok później, w 2021 roku, mieliśmy już na akcji ponad 140 osób. To była druga edycja. Czyli przebicie prawie ponad dwukrotne. No, przebicie nawet chyba z pięciokrotne, bo było tam wtedy z 18 osób w 2020. No tak, to... Bardzo duża inicjatywa, już inne miejsce sprzątaliśmy po drugiej stronie Odry, przy tawernie Marina i w tym roku, dokładnie za tydzień, 27 maja, mamy trzecią edycję akcji sprzątania Wrocławia, na którą oczywiście zapraszamy. Po co taka akcja jest w ogóle organizowana? Wiadomo, że jest duży nacisk teraz na to, żeby chronić środowisko, żeby dbać o tą właśnie przestrzeń wokół siebie, żeby nie zostawiać śmieci, szczególnie nad wodą, w miejscach, w których wypoczywamy. Wszyscy mamy świadomość tego, coraz więcej się o tym mówi, no ale jednocześnie dalej jest brudno. Jakby nie patrzeć, te śmieci wciąż leżą, chociaż mówimy o tym tak naprawdę od lat. Tak, rzeczywiście ma Pani rację, śmieci jest w Wrocławiu dużo. Akcja to jest nasza po prostu inicjatywa oddolna. My chcemy po prostu dać przykład, że zależy wszystkim nam na lokalnej przestrzeni, na zadbaniu o tym, żeby ona była czysta i zapraszamy do tej przestrzeni, na to spotkanie, ten event naszych klientów, klientów naszych klientów po to, żeby wspólnie zadbać o tę lokalną przestrzeń. Zależy nam na tym, żeby ją po prostu posprzątać, żeby było czysto, ponieważ wszyscy korzystamy z tej przestrzeni. Wszyscy chodzimy, lubimy tereny zielone, lubimy tam się poruszać, biegać, wychodzić na spacery. Jeżeli poruszamy się w przestrzeni, która jest brudna, gdzie mamy pełno po prostu śmieci, niestety, no to ktoś to musi zrobić. Więc chcemy wziąć trochę odpowiedzialności na siebie i pokazać ludziom, że warto sprzątać, że jest to inicjatywa godna naśladowania. I co za tym idzie, mnóstwo naszych klientów jest tym zainteresowanych. Mnóstwo ludzi będzie w tym roku też za tydzień. Dlatego też zapraszamy na tą inicjatywę po to, żeby pokazać, że to jest ważne. Żeby dać przykład innym, żeby te tereny coraz bardziej były wysprzątane i coraz mniej śmieci na nich było. To jest bardzo istotne. Jeżeli mówimy teraz o biznesie, to mówimy właśnie o tej odpowiedzialności społecznej biznesu. Takie działania chyba idealnie wpisują się w to, żeby biznes też miał świadomość tego, że właśnie z jednej strony działa, robi określone rzeczy, ale z drugiej strony no, ma wpływ na środowisko i na to, co się wokół niego dzieje. Tak, to prawda. Rzeczywiście my łączymy na tej akcji dwa cele. Z jednej strony tym głównym celem jest sprzątanie, dbanie o ekologię i tą lokalną przestrzeń, a z drugiej strony łączymy biznes. Mamy taką zasadę, że to jest akcja B2B. Zapraszamy naszych klientów. Jest to do 5 osób, czyli z każdej organizacji, która jest zainteresowana ekologią, może przyjść na akcję naszą do 5 osób. Po to, a dlaczego tylko do 5? Dlatego, że zależy nam na integracji później tego biznesu. Czyli z jednej strony sprzątamy, robimy rzeczy ekologiczne, z drugiej strony integrujemy biznes. Czyli firmy się poznają ze sobą na akcji sprzątania. Mamy przykłady z poprzedniego roku, około 3-4 bodajże firm ze sobą kooperuje do dzisiaj. Czyli z jednej strony sprzątamy, tak jak powiedziałem, z drugiej strony łączymy biznes. Akcja jest bardzo dokładnie przemyślana, tam się rejestrujemy, wcześniej odpowiednio dostajemy pakiety startowe, idziemy w teren sprzątać. Są jakaś rywalizacja na przykład oczywiście na to. No właśnie, bo to zawsze też napawa taką dobrą tak. energią, więc rozumiem, że jakieś konkursy, kto więcej zbierze albo tego typu rzeczy też są. Dokładnie, tak jak Pani powiedziała, mamy konkurs na największą ilość zebranych worków śmieci. Mamy pierwsze miejsce,
drugie miejsce i trzecie miejsce. Są nagrody. Rzeczywiście rywalizacja w ubiegłym roku była bardzo mocna, bardzo silna. Wygrały trzy firmy, w związku z czym dzisiaj, w tym roku mamy też konkurs i te nagrody są już dokładnie opisane. W związku z czym zapraszamy do rywalizacji też takiej pozytywnej, ekologicznej w zbieraniu śmieci. No właśnie, jakie są zasady wzięcia udziału w tej akcji sprzątania? To jest tak, że każdy jeszcze może dołączyć, czy to są jednak jakieś ograniczenia? Znaczy, akcja jest skierowana do firm. To jest ta podstawowa zasada do organizacji biznesowych. Można się zarejestrować na tą akcję przez naszą stronę internetową, jest formularz rejestracyjny. Akcja jest zupełnie bezpłatna, czyli nie trzeba za nią nic płacić, to jest bardzo ważna informacja, ale trzeba się zarejestrować. Warto być też w stroju oczywiście w jakimś mniej formalnym, prawda? Tak, natomiast fajnie, jeżeli ktoś pojawi się ze swoim logo, z brandem firmy, ponieważ my tę akcję w 100% kamerujemy, filmujemy, będą wywiady z naszymi firmami, z naszymi klientami, to wszystko będziemy później klientom udostępniać po akcji, będzie można się tym pochwalić, pokazać ten szczytny cel sprzątania Wrocławia, w związku z czym łączymy w ten sposób biznes i dajemy firmom też przestrzeń do pokazania się, że są ekologiczne, że chcą sprzątać z nami Wrocław. A jaki jest feedback ze strony na przykład prezesów tych firm, ze strony dyrektorów, jak oni się zapatrują na tego typu akcje? Rzeczywiście przekonać prezesów firm do tego, żeby przyszli, założyli rękawice, buty sportowe i sprzątali Wrocław, nie jest takie proste. Ale się udaje. Tak. Udało się też dlatego, że dużym wsparciem był właśnie rok ubiegły. Łatwiej jest przekonać prezesów w sytuacji, kiedy zobaczą na żywo, jak to było rok temu. Na naszej stronie są filmy z poprzedniego roku, są wywiady z naszymi partnerami. W związku z czym wielu jest prezesów firm, wiele klubów biznesu, które się pojawiają na tej akcji sprzątania. W związku z czym, no, widząc, jak to wygląda w praktyce, ma się pewne wyobrażenie o tym, jak to rzeczywiście się odbywa. I wtedy łatwiej jest zaprosić takie spółki do przystąpienia do akcji. A jeżeli popatrzymy na przykład liczbę kilogramów śmieci, które udało się zebrać, możemy coś mniej więcej o tym powiedzieć? Tak, rzeczywiście w ubiegłym roku zebraliśmy dwa pełne kontenery śmieci. To sporo. Tak, to prawda. To, co kolokwialnie mówiąc, wyjęliśmy z krzaków. No właśnie, bo to jest zawsze zadziwiające. Ja byłam na kilku akcjach sprzątania, na przykład z Odry albo z Oławy, lodówki, opony, krzesła, walizki. Takie rzeczy, o których nigdy bym nie pomyślała, że w ogóle można coś takiego wrzucić do takiego miejsca albo porzucić, prawda? Proszę sobie wyobrazić, że w ubiegłym roku w jednym miejscu był fotel zatopiony w Odrze. Taki duży, wielki fotel. Jedna z firm po prostu weszła do tej wody i ten fotel wyciągnęła. Mieliśmy taką zasadę, że za śmieci wielkogabarytowe są ekstra naklejki, trochę większa ilość niż za worek śmieci. W związku z czym były firmy, które właśnie tapczany, leżanki, jakieś butle gazowe, opony, fotele, skrzynie, to wszystko było wyciągnięte. Mamy też to nagrane, warto zobaczyć, co kryją nasze lokalne. Chyba dopiero zobaczenie tego tak naprawdę uświadamia nam, no, jak bardzo niszczymy to środowisko, prawda? Takie rzeczy, które nigdy się nie powinny znaleźć nigdzie poza wysypiskiem śmieci, okazuje się, że w przyrodzie funkcjonują i to pewnie od dawna, skoro gdzieś tam zatopione już były jakiś czas temu. To prawda, takich miejsc jest wiele we Wrocławiu, nie tylko we Wrocławiu, w całej Polsce. Cieszy mnie tylko fakt, że takich inicjatyw jest coraz więcej. Nawet nie chodzi o nas, tylko w ogóle o to, że świadomość nasza wzrasta. No właśnie, biznes jest coraz bardziej chyba świadomy tego, że musi być ekologiczny, bo po prostu nie ma innego wyboru tak naprawdę. Czy wiecie Państwo, w dobie obecnych czasów, gdzie zmiany klimatyczne są niesamowite, gdzie jest susza, gdzie grożą nam różne po prostu ekologiczne katastrofy, dbanie o lokalną przestrzeń jest bardzo istotne. W sensie takim, że jeżeli my za to się nie weźmiemy, mówiąc wprost, to nikt za nas tego nie zrobi. Dlatego nie ma co czekać na innych, niech to inni zrobią, tak zazwyczaj myślimy, zróbmy to sami. Zapraszamy, przyjdźcie, posprzątajmy razem. To jest szczytny cel, dbamy o lokalną przestrzeń, naszą własną, wrocławską. To co teraz, gdzie w tym roku Państwo będą sprzątać? W tym roku sprzątamy Wały Kozanowskie. Startujemy na plaży Hotspot we Wrocławiu 27 maja o 9 jest start. Trzeba się zarejestrować, tak jak powiedziałem wcześniej, i startujemy sprzątać ten teren od w zasadzie mostu milenijnego, w zasadzie pod nim, od hotspotu, aż po teren do policji na Kozanowie.
Czyli dosyć duży kawałek teren. będzie, Tak ale jest. osób będzie dużo, więc też nie powinno Tak. być żadnego problemu. A takie kwestie techniczne, jak jakieś rękawiczki, worki, jak tutaj to wygląda? Tak, każdy uczestnik po zarejestrowaniu się dostaje tak zwany pakiet startowy. To jest taka piękna torba ekologiczna, w której są różne rzeczy potrzebne do sprzątania, takie jak rękawice, worki na śmieci, jakaś woda w ekologicznej butelce. W związku z czym to wszystko dostają od nas na start. Są podzielone osoby na grupy. Każda grupa ma swojego lidera. To jest nasz pracownik, który będzie prowadził tą grupę w teren. No tak, ponieważ bo to trzeba obszar jeszcze jest dosyć duży. skoordynować, prawda? Tak, obszar mamy podzielony na sektory. Każdy lider będzie miał pod sobą kilkadziesiąt osób, czy też kilkanaście, po to, żeby ich potem pilnować w tym terenie, żeby nie zagubiły się, czy też nie zniknęły gdzieś w jakichś trawach, czy w drzewach. W związku z czym to jest dosyć mocno sformalizowane, ale też po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo No właśnie, uczestników. tak sobie myślę, że wydawałoby się, że akcja sprzątania jest prosta, po prostu idziemy i sprzątamy, a tutaj przy takiej liczbie osób, przy takim terenie, przy takiej organizacji, no to jednak trzeba się troszkę natrudzić. No tak, przygotowania do takiej akcji trwały u nas 3 miesiące. To nie jest tak prosto zrobić. To też jest ciekawe od kuchni właśnie, bo wydaje się, że to przecież proste, prawda? Bierzemy, idziemy, sprzątamy. Tak, z jednej strony tak, ma pani rację. Z drugiej strony jest to wielki wysiłek całego zespołu naszego, dlatego żeby zaprosić wszystkich, potwierdzić uczestnictwo, termin, datę, ustalić wszystkie kwestie bezpieczeństwa, wszystkie kwestie związane z kontenerami na śmieci, związane chociażby z toaletami, z tym całą infrastrukturą, którą trzeba zapewnić podczas takiej akcji sprzątania, skoordynować. Mamy też wielu partnerów naszej akcji, którzy nas wspierają w tej akcji. W związku z czym to wszystko razem no, powoduje, że tych całych kwestii formalno-prawnych jest całe mnóstwo. No ale efekt jest taki, jak był rok temu. Mamy nadzieję, że w tym roku będzie równie gorąco. Gorąca będzie rywalizacja, a jednocześnie wszyscy się zbiorą i posprzątamy znowu nowy obszar, kawał terenu, z którego później możemy korzystać chodząc po czystym obszarze. To jest bardzo istotne. No a efekt tutaj najważniejszy jest przede wszystkim, prawda? Tak. Zielone tereny, które będą bez śmieci w końcu. Zgadza się. Tyle na dziś. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia.